Bez trudów podróży, ponoszenia kosztów i zbędnego ryzyka pogoda przeniesie nas w klimat śródziemnomorski. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Wyż nad Polską będzie tracił na mocy spychany na wschód przez wchodzącą od zachodu Zatokę Niżu z Nadwysp Brytyjskich z frontem ciepłym. Takie umiejscowienie układów sprzyjać będzie napływowi do Polski gorącego zwrotnikowego powietrza z południowego zachodu. Na zachodzie kraju termometry pokażą tyle samo, co w Madrycie czy Rzymie – 34 stopnie. W nocy pogodnie, wiatr słaby. Nad ranem na północnym wschodzie miejscami pojawią się mgły, a na termometrach od 11 do 17 stopni. Przed południem słońca nie zabraknie. Około godziny 10 spodziewamy się od 21 stopni w Gdańsku i Suwałkach do nawet 27 we Wrocławiu. W drugiej części dnia na południu lazurowe niebo, na Pomorzu przybędzie nieco chmur. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków południowych. Upalnie do 34 stopni, tylko na krańcach wschodnich i na Pomorzu nieco mniej, około 28-29. Ciśnienie będzie spadać. W Warszawie barometry pokażą 1002 hektopaskale. W niedzielę od zachodu w głąb kraju wędrować będzie strefa frontowa z lokalnymi opadami i burzami. Niektóre mogą być gwałtowne, z gradem, silnym wiatrem, a najbardziej aktywne będą po południu w pasie od Mazur i Podlasia po Śląsk. Najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. Upalnie do 35 stopni. Tylko na krańcach wschodnich i na Pomorzu około 27. W poniedziałek nadal w wielu miejscach upał do 32 stopni. W regionach wschodnich, na południu, miejscami w centrum, pozostałości frontu w postaci opadów i burz, podczas których może mocno padać, wiać i pojawić się grad. Pogodniej na zachodzie, wietrznie w Sudetach. We wtorek przelotne opady i lokalne burze jeszcze na południowym wschodzie. Natomiast na krańcach północnych i na Podlasiu popada. Na termometrach od 23 stopni na północy do 27 miejscami w centrum i na południu. Porywisty wiatr nad morzem po Podlasie. W środę przelotne opady gdzieniegdzie na krańcach północnych, a w drugiej części dnia chmurzyć się będzie na południu i w pasie gór pojawią się burze. Poza tym słonecznie, na termometrach od 23 do 27 stopni. Silniejszy wiatr na północnych krańcach. W czwartek w wielu miejscach opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu. Chłodniej, ale i tak przyjemnie, do 25 stopni. Życzę Państwu udanego wieczoru, a także weekendu. Do zobaczenia!